Dzisiaj będziemy piec ciasto, ciasto wegańskie, czyli ciasto bez mąki, bez jaj, bez takiego typowego tłuszczu i bez cukru. To jest to ciasto, które się tak Wam podobało, a które przywiozła do nas Ania ze Zbyszkiem. Przy okazji serdecznie ich pozdrawiamy i życzymy dużo, dużo zdrowia. To jest zupełnie inne ciasto, aniżeli takie, jakie zawsze Ty piekłaś czy babcia, nie? Bo piekłyście takie klasyczne ciasta z mąką, z jajami, z tłuszczem, z masłem głównie, prawda? Natomiast tutaj głównymi składnikami są owoce, przyprawy, no i kasza. Co teraz będzie nam potrzebne do tego ciasta? Jabłka. I te jabłka za chwilę trzeba będzie zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Banany. Banany rozetrzemy, rozdrobnimy widelcem. I skropimy sokiem z cytryny, żeby one nam tak mocno nie ściemniały. Pozostałe składniki to są, powinny być w zasadzie figi suszone, ale ja mam tylko dwie figi, więc resztę zastąpimy suszonymi śliweczkami. Mamy też rodzynki, mogą to być przecież te czerwone, jak one się nazywają. Żurawina może być, bo żurawina też dobrze, jest taka nawet bardziej kwaskowa, ale... Czy będziesz moczyła? Nie będę moczyła. Nie trzeba. Orzechy, które to za chwilę też posiekamy. Te owoce suszone, figi i śliwki, one będą musiały być pokrojone w takie cieniutkie... Tak, drobniutko? Czy paseczki? Paseczki. Odrobina soli, która to sól służy do tego, żeby ugotować w niej w wodzie ze szczyptą soli kaszę jaglaną. I ta kasza jaglana powinna być prawie że rozgotowana, bo tu w zasadzie nie mamy żadnego takiego spoiwa, jak na przykład robią to jaja czy siemię lniane, więc ciasto w zasadzie trochę się rozwala przy krojeniu, ale nie jest to problem, jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. No i przyprawy. To jest cynamon mielony, kurkuma i goździki, które to zaraz trzeba będzie też w moździerzu rozbić. No i teraz, jeżeli ktoś nie chce, żeby to ciasto pod wpływem krojenia troszeczkę się rozsypywało, bo ono zachowuje swój kształt, jak potem zobaczycie, ale przy krojeniu samym troszeczkę się kruszy, to można dodać agar. No dobrze, czyli w takim razie teraz zaczynamy. Ja już, jeszcze ważna rzecz jest taka, że nie gotujcie kaszy jaglanej wcześniej, dlatego że do ciasta dodajemy kaszę jaglaną tuż po ugotowaniu, taką gorącą. No i dobrze, teraz podzielimy się pracą. To ja myślę, żebyś Ty, kochanie, zaczął trzeć jabłka, a Ty, mamo, może te banany zrobisz, tak? Dobrze, no to w takim razie zaczynam. Już tak ładnie. Wiesz co, w tamtym cieście Ani one były takie większe. Czyli zostawiamy, tak? Tylko ona pewnie miała świeże, jak już mam takie wyschnięte. Więc tu ogonek wezmę. Wiesz co, może jeszcze rozdrobnijmy je. Tak? Tak, tylko ja najpierw pokroję na takie paski, a potem się to rozdrobni, to będzie łatwiej. Jabłka starte, banany rozmiażdżone, więc wszystko mieszamy. I żeby nie zrobiło się takie, te owoce, żeby się nie zrobiły takie burę, to skrapiamy je sokiem z cytryny.
i to wymieszamy. One i tak zrobią się ciemniejsze. Ale przynajmniej może... I smak będzie. Tak. Fajny. Tak, tak. Cytryna też właśnie tutaj troszeczkę przełamie ten smak. Słodkości, bo wszystko prawie jest słodkie. Kasza już jest miękka, ale nadal jeszcze się gotuje, tak właśnie, żeby była bardzo mocno miękka, rozgotowana. A zanim zaczniemy kaszę gotować, to trzeba ją przepłukać. Tak robimy z większością kasz. Odlewamy wodę, płucząc kaszę, aż ta woda będzie czysta. Nie używałaś nigdy wcześniej modlitwy? Nie używałam. Jakoś tak zawsze miałam gotowe już rozdrobnione. O, już tak zrobiłam. Czyli mamy. Mamy rodzynki, figi, tak, orzechy i suszone śliwki. Tak, i teraz jeszcze będzie goździki. Tak, cynamon zawsze. Tak, taka porządna łyżeczka, bo ja nawet daję trochę więcej, dlatego że jabłka bardzo lubią cynamon. I kurkuma, która daje też piękny kolor. Kolor, tak. No i smak też, bo to zawsze. Tak. Wszystko jest takie właśnie smaczne. Pięknie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Sama jestem ciekawa, jak to ciasto będzie smakowało. To będzie twoje pierwsze ciasto wegańskie. Tak. Dobrze. Teraz. Czyli tradycja odchodzi już daleko. Dobrze. Kolejno, czy wszystko od razu? Wszystko od razu można, bo to i tak będzie mieszane. O. W zasadzie nie ma co odcedzać, trochę przywarła. Jak to spróbujemy, jak to teraz smakuje, wiesz? Dobrze, ja wezmę łyżeczkę. Już. Muszę, żeby nie rozsypać. Bardzo dobre. Kasza. Tak. O. Gorąca. Z kaszą spróbuję, jak to smakuje. Dobra. I pieczemy w temperaturze 170 stopni 35 minut. Już jest ciasto przełożone do foremki i wkładamy do pieca. I próbujemy ciasta. Przyszliśmy dopiero co z ogrodu. Nie jest ciasto zbyt twarde. Dziewczyny dzisiaj zaczęły robić wał. I ten permakulturowy. Tak, i szczerze mówiąc jestem w szoku, bo wał prawie, że jest. Zresztą zrobimy może shorta i pokażemy wam z góry, jak to wygląda. Tak, wszystkie gałęzie, które podcięliśmy ostatnio, krzewy i trawy, to wszystko pocięłyśmy i ładnie właśnie w takie koło wokół mandali warzywnej rozłożyliśmy. Pogoda nam sprzyjała. No i teraz zobaczymy, co z ciastem. Nie jest ono takie zwarte, ale zobaczymy, czy będzie wam smakować. Ja też muszę sobie tak wsiąść. Zobaczymy, czy dobre. Mówić szczerze. Dla mnie zarąbiste. Bardzo smaczne, bardzo. Nawet nie spodziewałam się, że takie dobre. Ja nie przepadam za ciastami, ale to jest naprawdę super.
Tak, mi też ono bardzo smakuje. Jest troszeczkę bardziej takie wilgotne niż to, które Ania przywiozła, tak. Ale być może dlatego, że jabłka były bardzo, bardzo soczyste. Mega, mega dobre. Więc jeżeli komuś nie przeszkadza, że nie ma takiej zwartej konsystencji, to nie trzeba dodawać w zasadzie żadnego usztywniacza. Ewentualnie odcisnąć sok z jabłek, nie wiem, czy to się da. O, gdyby postały na sitku, to troszeczkę by się odcisnęło, nie? Świetne, polecamy. Naprawdę jest smaczne, pyszne. Bardzo. I przede wszystkim, jak to często mówię, nie obciąża organizmu. Mhm. A ty, mamo, lubiłaś jabłecznik zwykle? Ciasto z jabłkami? Właściwie to jest ciasto, które ja potrafiłam upiec. Natomiast drożdżowego nie. Ja bardzo lubię właśnie jabłecznik. Bardzo. Ale pamiętam, że sernik też dobry piekłaś. Sernik też umiałam, tak. Także bardzo wam polecam. Ale te ciasta, tak. Właśnie takie inne, nietradycyjne, bardzo mi smakują. Bardzo dobre. Mhm. Aż nabrałem ochoty na kawę. Zrobić ci kawę? Zrobię ci zaraz. Chyba zrobię, bo te smaki muszą się połączyć. Mhm. Polecamy. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, okay, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej.